Cześć, witam serdecznie w grze Astalon. Tak będę mówił w skrócie, ona ma tam jeszcze rozwinięcie, Tears of the Earth. Metroidvania taka pikselowa. Nie ma języka polskiego, a więc korzystam z języka angielskiego. I cóż, okazuje się, że gra jest bardzo fajna. Naprawdę warto w nią zagrać, jak ktoś się zastanawia, w co by tu zagrać, w jaką Metroidvanię, to ja szczerze polecam tą Astalon. I tutaj tylko tak w skrócie pokażę, jak wyglądało przejście gry. Nie ma żadnego poziomu trudności, super sprawa. I więc tutaj będzie zapis gry, ile czasu nam to zajmie, a zajmie nam to, mi to zajęło 20 godzin. Więc całkiem sporo i nie wszystko zostało zrobione do końca. Dobra, zobaczmy ten film. I tak oto zaczyna się przygoda. Mapa jest bardzo obszerna i też takie małe kwadraciki, to jest jedna lokacja, więc jest trochę mała. Moim zdaniem powinna być opcja przybliżania mapy, bo czasami jest zbyt to małe wszystko. Pierwszy boss, czyli zdobywamy trzy, ogólnie w całej grze zdobywamy trzy kryształy. Czerwony, niebieski i zielony. To jest boss, pokonanie którego daje nam pierwszy kryształ czerwony. Dzięki temu możemy otwierać wszelkie drzwi, które spotkamy, takie po prawej stronie z czerwonym kryształem w środku. I tak jak mówię, mapa jest bardzo obszerna i od razu powiem to, że by nie podchodzić do gry bez mapy, bo się można zmęczyć. A mapę serwuje nam youtuber Damien, zawsze mylę, czy Damien, w każdym bądź razie jest u niego mapa, która bardzo się przydaje, polecam ściągnąć tą mapę, bo dużo pomaga, a gra jest, tutaj zdobywamy różne przedmioty, właśnie to jest do każdej z tych naszych postaci, bo mamy cztery postacie, które możemy zmieniać na początku przy ognisku, a później zdobędziemy przedmiot, dzięki któremu będziemy w każdym momencie mogli po prostu nacisnąć trójkąt i zmienić sobie na drugą postać. Gra jest bardzo ciekawie zrobiona, dlatego że każda z tych miejscówek, takich ekranów jak teraz,
To jest drugi boss, czyli niebieski kryształ do zdobycia. Taki duży, poważny boss. Każdy z takich ekranów, takiej lokacji ma różne zagadki. Może nie każdy ma różne, ale naprawdę jest sporo tych zagadek, takich rozwiązań. Albo na przykład trzeba odpowiednio ułożyć, nie wiem, czaszki, żeby otworzyły się drzwi, albo zabić wszystkich wrogów, albo gdzieś w podłodze w ogóle jest tajemne przejście i trzeba tam... Czasami przypadkowo znajdowałem, a czasami wiedziałem na mapie, że jest coś do zdobycia. No i te wszelkie zdolności, które są w Metroidvaniach, czyli podwójny skok, chodzenie po ścianach, lewitowanie. Każda z tych naszych postaci ma tam swoją zdolność, którą się uczy, którą znajdujemy chodząc po mapie. I ja osobiście, tak jak mówię, nie zmęczyłem się grą. Cały czas to gdzieś tam ciągnęło, dobra, teraz tu, teraz tu, teraz będzie dostęp do tego, teraz dostęp do tamtego. W tym momencie drugi boss pokonany. W międzyczasie są tacy minibossowie, że tak powiem. Też ich tam gdzieś po drodze spotykamy. Ogólnie rozwijałem tutaj tego naszego czarodzieja, bo on ma potem taką... Zresztą można przy każdej z postaci przyspieszyć atak. Ale on dojrze ma mocny atak, to jeszcze dystansowy. Strzela tą swoją różdżką. To coś przycięło. I no, mapa już tutaj jest bardziej obszerna. Tu znajdujemy dzwon. Dzwon, który właśnie pozwala nam na zmianę postaci. Tam na dole taki niebieski klucz, to też jest klucz, który pozwala nam na odblokowanie szybkiej podróży. Szybka podróż polega na tym, że mamy windę, którą przenosimy się. Jak odkryjemy kolejną windę, to potem już możemy szybciej się przedostać do danego miejsca. Tu mamy właśnie taką pelerynę dla naszego czarodzieja. Dzięki temu będzie mógł on sobie lewitować. Jak widać z boku jest też czas 8 godzin. Na ten moment jest 8 godzin gry za mną. Bardzo wielu przeciwników zróżnicowanych. Na końcu pokażę też w filmie całą taką enemipedię. Bestiariusz, różnie to nazywają. Tutaj mam czar dla naszego czarodzieja Algusa. I na przykład ten bestiariusz, to też nie mamy tego od razu. Zdobywamy to chodząc po mapie i nagle kogoś tam odnajdujemy. Tu znajdujemy też cenny przedmiot, czyli opcję wchodzenia po ścianach. Znowu nam się system cały odblokowuje, czy system możliwości. Bo teraz można właśnie nieograniczoną liczbę razy wskakiwać po ścianach. I tu mamy ostatniego wielkiego bossa, który daje nam zielony kryształ. I mając już też ten zielony kryształ, możemy już wszystkie drzwi otworzyć właściwie, które są w grze. Tutaj zdarza się też tak, że na przykład boss ma dwie fazy, jak w przypadku tego bossa. Bijesz się z głową latającą z rogami, a nagle głowa staje się, czy zmienia się. Dochodzi do rozwalenia i zostaje właściwie chyba, tak można powiedzieć, mózg. Czyli czaszka znika, a zostaje nasza paszcza. Tutaj widać też, jak jest szybkość, masz szybkie strzały i mocne. Tutaj szybko można pokonać takiego bossa. Nie jest to jakiś wielki problem. Nie było tak, że zatrzymałem się na bossie i walczyłem z nim kilka razy. Po każdej śmierci, znaczy tak, w lewym górnym rogu mamy HP i mamy pod spodem takie kule, które zdobywamy zabijając przeciwników. Jak giniemy, to odradzamy się i rozmawiamy z takim, wiem kto to jest, jakimś takim demonem, który pyta nas, czy chcemy te kule wydać na coś. I tam za te kule właśnie możemy kupić
nowe zdolności. Na przykład, że widzimy przedmioty na mapie, albo że widzimy jakieś miejsca, kapliczki takie, w których możemy też, nie tylko umierając, czyli idąc do takiej kapliczki, możemy odnowić sobie nasze zdolności. Sporo rzeczy można kupić za te kule, takie bardzo w sumie ciekawe. Jedyny minus jest taki, że jak jest tylko nazwa danej zdolności, a nie jest opisana i trochę w ciemno się to kupuje, bo nie wiesz. Z drugiej strony jest to jakaś tam niewiadoma i niespodzianka, co to będzie i co to da. Można kupować na przykład różne takie doładowania na czas takiego przejścia. Nie jest to roguelike, ale trochę ma takie rzeczy, bo po prostu startuje się zawsze z tego samego miejsca. Tyle, że blisko jest winda i można się przenieść tą windą szybko w miejsce, gdzie ostatnio kończyliśmy grę, albo w pobliże miejsca. Spotykamy też dodatkowych naszych towarzyszy broni. Tu jest jeden Zik i potem będzie jeszcze jeden żółty pan, taki, nie pamiętam jak się nazywa, bo to na końcu gry właściwie go zdobywamy. Jest też taka miejscówka właśnie, gdzie trzeba zdobyć koronę, a żeby zdobyć koronę, to trzeba tego Zika odnaleźć i potem on nam udostępni wejście tutaj do tych do takiego miejsca, gdzie jest 35 takich cyklopów. Trzeba ich pokonać, to właśnie na granatowo tam jest zaznaczone. I dopiero wtedy dostaniemy koronę, na końcu jest boss. Tu mamy nową zdolność, taką, którą może używać nasz rycerz, czyli będzie mógł gasić płomienie. Naprawdę, jak ktoś by chciał sobie tutaj wszystko podwiedzać, poszperać, to sporo czasu można tutaj jeszcze się pobawić. Mi zajęło 20 godzin przejście całej gry. No i myślę, że tak około 6 tu jeszcze pozostanie. Tam w górnym rogu widać taką czaszkę żółtą. To jest dodatkowe życie. Po prostu jeżeli straciłbym całkowicie teraz swoje zdrowie, no to dają mi jeszcze jedną szansę. I to też jest za 2000 kulek można coś takiego wykupić u tego naszego powiernika, z którym bijemy się na początku. Nie bijemy się na początku, tylko którego spotykamy po każdej naszej śmierci. I on nam tam pomaga, pokazuje, co byśmy chcieli. Możemy ulepszyć naszą postać, czyli atak, jakieś nowe zdolności, obronę, ale też przeznaczyć te kule na właśnie jakieś dodatkowe rzeczy, które pomagają na przykład nam w mapie. Czyli zaznaczone są na przykład przedmioty. Jeżeli w danym miejscu, takiej lokacji malutkiej jest przedmiot gdzieś ukryty, to na mapie będzie to się świeciło na biało. I tu jest ten kolejny bohater, którego spotykamy. Nazywa się Bram, Gorgon Slayer, dołączył do naszej drużyny. W tym momencie możemy właśnie już zmieniać i też wybrać jego. Jemu zdobyć też taki młot, dzięki któremu będzie można rozwalać żółte ściany. Naprawdę gra jest bardzo rozbudowana i dziwię się, że tak mało popularna. Tutaj był też taki mini boss, taki na szybko, bez większych problemów. Więc jest sporo naprawdę takich różnych ciekawych rozwiązań. Szczerze polecam, mówię to jeszcze raz. O, i możesz zmieniać dość szybko trójkątem tego, tamtego. Kolejny ważny przedmiot Adorn Key, który pozwala nam, tutaj zdobywamy na dole, ale potem trzeba z nim pójść aż na samą górę i zdobyć na górze w tym miejscu właśnie taki kielich, tam się nazywa, że jak stoi, o właśnie ten Blood Chalice. Jak stoisz, to dodaje ci, odzyskujesz zdrowie, jak nie ruszasz się po prostu. Więc też przydatny kielich. Końcówka gry. Mamy 3 kryształy. Przychodzimy tutaj do poziomu Apex i umieszczamy 3 kryształy i dostajemy informację, czy na pewno chcesz w tym momencie już wjechać windą do góry i rozpocząć walkę z ostatnim bossem. Więc 91 punktów zdrowia, startujemy.
I tu walka jest początkowo z rycerzem, którego też spotykamy w czasie gry gdzieś tam na swojej drodze, a te walki z nim nie są jakieś strasznie trudne. A tutaj okazuje się, że dobra, mamy mało zdrowia, chociaż tutaj mam już 112, bo po każdej śmierci to też jest taka opcja, jak zginiemy i dojdziemy w to samo miejsce, gdzie zginęliśmy, to pojawia się taka czerwona kula. Jeżeli ją rozwalimy, to z tej czerwonej kuli dostajemy kilka punktów zdrowia dodatkowo. Wtedy one się robią na niebiesko, dlatego tutaj miałem 112, bo też wcześniej zginąłem i rozwaliłem tą kulę i dodało mi punktów zdrowia. A tu okazuje się, że to jest pierwsza faza. To jest ostatni boss gry, ten rycerz, i na razie jest pierwsza faza, a okazuje się, że tych faz jest tutaj sporo. I cały czas walczysz na tym samym zdrowiu. Mimo wszystko nie jest to takie trudne. Tamta była pierwsza faza, to jest druga faza. Na początku rozwalamy te łączące... nie wiem co to jest, jakieś takie żyły. No i teraz dopiero jest właściwa faza, walka. Już z naszą hydrą. No i trzeba strzelać tam jej w ten kryształ właściwie, czyli tutaj skakać po tym, po tych kamieniach i uderzyć ją, celować prosto w kryształ. Oczywiście można pochodzić sobie jeszcze naszą postacią, podnieść jej jeszcze poziom, bo ona nie jest na maksa, jeżeli chodzi o obronę i nie jest na maksa, jeżeli chodzi o atak. I byłoby pewnie jeszcze prościej tutaj i szybciej, bo atak można by przyspieszyć, atak jeszcze i przecież atak chyba mam na maksa rozbudowany. Ale pomyślałem, że dobra, spróbuję już na takim etapie, jak to będzie szło i idzie w miarę. To było chyba trzecie podejście, więc to jest ostatni boss i już był taki faktycznie wymagający. Nie było to takie proste i oczywiste. Pokonanie. No ale to była, tym bardziej, że to jest druga faza. Mam tylko 50 punktów zdrowia i teoretycznie mógłbym tutaj stanąć przez chwilę i dostawałbym pojedyncze. Trzecia faza. I teraz właściwie tu w tą brodę trzeba właściwie strzelać. Te czerwone małe potworki trzeba zabijać. Jeszcze mamy dodatkowo kolce, które zasłaniają nam tego przeciwnika, żebyśmy nie mogli w niego trafiać i go ranić. I tu myślałem, że dobra, już koniec, wygrana, a tu się okazuje, że jest czwarta faza jeszcze. Już końcówka i 40 punktów zdrowia. No dość szybko, jak widać, schodzi to zdrowie. No ale potem już są też ataki z jego strony. I jeszcze musisz właśnie nie z dołu strzelać, tylko musisz podskoczyć i tam gdzieś z góry atakować. Już 28 punktów zdrowia i już było słabo. Jeszcze kule mnie przyatakowały i w tym momencie myśleli, co będzie piąta faza. Okazało się, że nie, jest to już końcówka.
I tak oto napisy końcowe, końcówka gry, 20 godzin za mną, bardzo fajna gra, szczerze polecam, nie jest droga, jeszcze jak w promocji ją gdzieś tam wyhaczycie, to tym bardziej warto zagrać, naprawdę, nie ma się co przerażać grafiką, bo takie różne pomysły tutaj są ciekawe w trakcie przechodzenia poszczególnych lokacji, że naprawdę polecam i na pewno należy wziąć sobie ze sobą mapę. Mapę od Damiena, bo bez mapy można się tu naprawdę zmęczyć. Ale ja przeważnie właśnie szukam mapy, no chyba, że nigdzie takiej mapy nie ma, no to wtedy trzeba sobie radzić samemu. Ale moim zdaniem to jest lepsza gra na przykład niż te, które ostatnio grałem, czyli Infernax, Clanky Hero. Na pewno to jest... Tak wygląda właśnie spotkanie z tym demonem, który nam... Tak to mniej więcej wygląda. I tutaj u niego możemy rozbudowywać naszą postać. I teraz tutaj jeszcze tyle mam rzeczy jakby do znalezienia, do zdobycia. To są takie jakby trofea, które wykonując pewne rzeczy w czasie gry odblokowywane są. O, ending drugi. Drugie zakończenie, więc jeszcze pewnie będzie pierwsze zakończenie. Są różne zadania do wykonania, żeby tutaj to odblokować, więc jeszcze są jakieś możliwości. No i właściwie zaczyna się nam gra od początku. I teraz czas gry 19:28. 83% mapy, 72% przedmiotów. Więc jeszcze jest tutaj coś do zdobycia. 19:28. Tyle czasu zajęło mi to. No i jeszcze jest opcja New Game Plus. Można zacząć nową grę Plus. O, i tak zawsze się zaczyna w tym miejscu. Tyle przedmiotów. Jeszcze brakuje mi 2 przedmiotów do zdobycia i mniej więcej na mapie wiem, gdzie one są, ale już sobie odpuściłem. Różne przedmioty, różne zdolności nam dają w zależności od tego, od postaci, którą też kierujemy i no spoko to jest zrobione, naprawdę spoko. A tutaj patrzcie, ilu jest różnych wrogów, ilu ich tam pokonałem. Wydaje mi się, że z 77 z 84, więc prawie wszystkich. Jeżeli ich tam ileś razy pokonamy, to się pojawia taki mieczyk koło nich. Na przykład 15 z 15, 5 z 5, a tu 5 z 6. Dlatego mam 757 z 84. Ale ogólnie prawie wszystkich 3, czyli ile 7 wrogów nie znalazłem. Gdzieś tam nie spotkałem. Ale jest ich sporo. No, 84 różnych. Tutaj mamy 68 takich standardowych przeciwników. I poniżej mamy jeszcze tacy, którzy się gdzieś tam spotykamy ich, ale oni na przykład są do... Trzeba ich rozwalić, żeby na przykład się drzwi otworzyły. O, takie serce, centaur, to był boss. No i tu bossowie główni. No i nasza Gorgona. Ostatnia. Także... Naprawdę jeszcze raz powiem, jak ktoś się zastanawia, to jak dla mnie brać w ciemno. Astalon. Tears of Earth. Tak to jest chyba pełna nazwa. Mapa bardzo rozbudowana. Moja córka jak zobaczyła, mówi, jaka mapa, ile tu jest tych okienek. Faktycznie jest sporo okienek. Jeszcze trochę mam do odwiedzenia. I niepozorna gra. Niedużo zajmuje. Niedużo kosztuje. Jakby ktoś miał jakieś zawahanie, to ja ze swojej strony polecam.